Bardzo dziękuję za zaproszenie do Tczewa. Miejsce jest bardzo piękne. Rzeczywiście winda widokowa do tej pory. Ja Tczew znam bardzo dobrze, ale z dawnych czasów, kiedy przyjeżdżałem do Gdańska, jak prowadziliśmy działalność ruchu Młodej Polski, to była często stacja przesiadkowa. Dlatego, że tu się kolejka zaczynała, szczególnie jak z Gorzowa, to człowiek przez Wałcz tutaj dojeżdżał, już można pojechać dalej. Także miejsce bardzo znane, ale w zasadzie chyba może jeden raz, może nigdy nie byłem w samym mieście. I dziś pierwszy raz i naprawdę piękny dom kultury. Ale idąc do sprawy polskich rodzin, proszę Państwa, pod jednym względem sytuacja rodziny w Polsce jest bardzo zaskakująca. Mówi się, że dzisiaj panuje kultura masowa, że młodzież jest nastawiona konsumpcyjnie, że jest wiele patologii w młodszym pokoleniu, a wszystkie badania opinii społecznej niezmiennie wykazują, że najważniejszą aspiracją życiową młodych ludzi jest założyć szczęśliwą rodzinę. I to jest właściwie, proszę Państwa, od lat konstans, że tego ludzie chcą najbardziej. Natomiast warunki życia rodziny rzeczywiście są znacznie gorsze. Oczywiście musimy zacząć od jednego, że generalnie każda rodzina odpowiada też za siebie. Natomiast państwo musi wypełnić rolę pomocniczą. Pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to jest zupełnie niezauważalne łupiestwo podatkowe w stosunku do rodziny, związane z funkcjonowaniem VAT-u. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że praktycznie kupując na przykład 2 albo 3 razy więcej jedzenia do domu tylko dlatego, że wychowujemy dzieci, kupując ubrania dla nich, książki, zeszyty, cały czas płacimy podatki. Codziennie płacimy podatki. Codziennie od każdej złotówki płacimy 23 grosze, od każdych 100 zł płacimy 23 zł podatku z tytułu wychowania swoich dzieci. Ponosimy koszty wychowania dzieci, bo i tak kupujemy to, co mamy kupić, i jeszcze dodatkowo płacimy podatki. Jest rzecz ciekawa, że w Europie Zachodniej kryzys urodzeń zaczyna się mniej więcej w tym czasie, kiedy wprowadza się pod koniec lat 50. podatki pośrednie na tak szeroką skalę. Czyli po prostu podatek od wyżywienia rodziny, podatek od konsumpcji. Bo taki charakter ma podatek, VAT. Jeżeli przyjmiemy, że koszty wychowania, utrzymania dziecka wynoszą 12 tysięcy złotych, to rodzina musi zapłacić 2800 zł podatku rocznie. 2800 zł podatku rocznie z tytułu wychowania jednego dziecka. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w Polsce dla rodziny, to w całości zwrócić te pieniądze rodzinom. Oczywiście w jaki sposób? Nie w ten sposób, żebyśmy VAT rozliczali czy coś, tylko po prostu zagwarantować konstytucyjnie prawo do zwrotu podatków pośrednich. Najlepiej nazwać to VIP po prostu, wychowawczy immunitet podatkowy. Netykalność dla fiskusa, nietykalność podatkowa pieniędzy przeznaczonych na wychowanie dzieci. I te pieniądze w formie ryczałtowej, czyli równo dla każdej rodziny, równo na każde dziecko, równo na każde pojedyncze dziecko, powinny do rodzin po prostu wrócić. Druga sprawa, proszę Państwa, od lat walczymy o różnego rodzaju mechanizmy zmniejszania podatków bezpośrednich dla rodzin. No, tutaj takim sukcesem ważnym, ja to uważam za jedną z ważniejszych rzeczy, które w życiu publicznym mogłem zrobić, to jest doprowadzenie do tej tak zwanej dużej ulgi podatkowej dla rodziny 1150 zł przed 5 lat, w 2007 roku. Wiele osób mówi, że to nie jest mechanizm doskonały, nie trafia do wszystkich, nie trafia do rolników, którzy płacą podatek, ale nie PIT. Nie trafia do tych rodzin, które płacą bardzo niskie podatki, bo mało zarabiają. Nic niespecjalnie z czego jest ulgę robić. No owszem, ten mały podatek można obniżyć do zera, ale nie więcej. Ale dlaczego, proszę Państwa, skąd się wziął taki mechanizm? Stąd, że tylko taki mechanizm zwolnienia podatku, zmniejszenia podatku dla rodzin wychowujących dzieci, wtedy rząd przewidywał, i to przewidywał na bardzo niskim symbolicznym poziomie, 50 zł miesięcznie, 600 zł. Na nasz wniosek wtedy, grono moich współpracowników Prawicy Rzeczpospolitej, na nasz wniosek my ten wtedy podatek, tą ulgę podwoiliśmy i zmniejszyliśmy. Ale jak mówię, to jest mechanizm bardzo niedoskonały. Inne, proszę Państwa, mechanizmy
zwykłych zasiłków rodzinnych dla rodzin ubogich. To przez całe lata niewaloryzowane. Tysiące rodzin w Polsce straciły ten zasiłek tylko dlatego, że kolejne rządy nie chciały podjąć decyzji, zwykłej decyzji administracyjnej, to nie jest nawet ustawa, ale zwykłej decyzji administracyjnej o waloryzowaniu progów ubóstwa. Cały czas mówiono, że kolejne rodziny, które w wyniku inflacji dostawały tam ciut więcej pieniędzy, że przestają być ubogie. I rodziny ten zasiłek traciły. No i wreszcie, proszę Państwa, urlopy macierzyńskie. Urlopy macierzyńskie, które w Polsce jeszcze najlepiej wyglądały w okresie rządu profesora Buzka, wtedy dzięki staraniom przy naszych kolegów bliskich, Mariana Piłk, wiceprezesa WS-u, Antoniego Szymańskiego, tutaj posła i senatora z Gdańska. Te urlopy wtedy wydłużone, ale rząd Millera natychmiast je obniżył do tego, że podjął decyzję o tym, że kobieta po 12 tygodniach od urodzenia dziecka, czyli w 86 dniu, przed upływem 100 dni od urodzenia dziecka, może iść do pracy, jeżeli sobie tylko pracodawca zażyczy. Oczywiście to się zawsze mówi, że pracownik decyduje, no ale pracodawca mówi, że trzeba iść do pracy. Żona ma bezrobotnego męża, mąż zostanie z dziećmi w domu. Pierwszą nie wykarmi wprawdzie, ale w domu z dziećmi zostanie kobieta do pracy. To są, proszę Państwa, to była decyzja drastyczna. Wczoraj akurat w Stoczni Gdańskiej mieliśmy takie spotkanie, tam była minister Adamek, która wtedy pracowała w tym rządzie, zaczęła to tłumaczyć tym, jakie wtedy były trudności. Ja mówię, no niech nie zwala na trudności, tylko na ministra finansów, no bo decyzja była całkowicie antyrodzinna. Ale proszę Państwa, te wszystkie elementy pokazują na taką dużą niewrażliwość na sprawy rodziny w Polsce. Ze strony władzy, ale też ze strony opinii publicznej. Dlatego, że tak przyjmuje się, że rodziny wielodzietne, proszę Państwa, dużo się mówi o różnych mniejszościach. Rodziny wielodzietne są tą mniejszością. Rodziny, które mają troje, czworo, pięcioro, więcej dzieci, są po prostu mniejszością i można je społecznie ignorować. Owszem, są mniejszością, są elitą społeczną. Ja uważam, że zwolnienie z podatku VAT dla rodzin powinno się nazywać VIP, wychowawczy immunitet podatkowy, dlatego że te rodziny to są właśnie VIP-y, to są ci najważniejsi, to dzięki nim właściwie Polska trwa i ma szansę. Ale jednocześnie jest na tą sprawę ogromna niewrażliwość. Jedyne wyjście, żeby to przełamać, to jest po prostu stworzyć opinię prorodzinną. Ludzie wiedzą, że są górnikami, ludzie wiedzą, że są rolnikami, górnicy potrafią przyjechać do Warszawy, upomnieć się o swoje. Rolnicy w tej chwili protestują w zachodniopomorskim. Rodziny, szczególnie te rodziny większe, nie wiedzą, że są grupą społeczną, która musi upomnieć się o swoje prawa, prawa rodziny. Proszę Państwa, no i druga rzecz. I oczywiście ci wszyscy z nas, którzy mają odwagę o tym mówić, to muszą o tym mówić w instytucjach publicznych i walczyć o realizację tych mechanizmów. Najpierw ten prosty mechanizm, a najbardziej rewolucyjny, radykalny, zwrot rodzinom podatków pośrednich. Mechanizm całkowicie rewolucyjny, bo jak mówię, no, rodzina z dwójką dzieci powinna dostać z tego tytułu 5,5 tysiąca złotych rocznie, rodzina z czwórką dzieci 11 tysięcy złotych rocznie i to nie jest żadna ulga. To nie jest żadne świadczenie. To jest po prostu zwrot. Zwrot tego podatku, który przy wychowaniu zapłacono. A następnie, proszę Państwa, realistyczne poszukiwanie innych mechanizmów. I to jest jedna część, jedna droga pracy dla rodziny, ale droga niecała. Ale droga niecała. Bo jest jeszcze druga droga, na którą trzeba wejść. Jest jeszcze zakręt, który trzeba zrobić i wejść na tą drugą drogę. To jest, proszę Państwa, kwestia kulturowa, kwestia zasad. Dlatego, że owszem, mamy w Polsce kryzys demograficzny. W 89 roku, w momencie odzyskania niepodległości, mieliśmy 500 000 urodzin, w paru latach 450 tysięcy, potem ta liczba zeszła do 400 tysięcy i na tym poziomie oscyluje. Francja, kraj 1,5 razy większy od Polski, ma 800 tysięcy urodzin. Ale co jest, proszę Państwa, zaskakujące, że 70% dzieci rodzi się wśród 30% uboższych rodzin. Gdyby ten styl życia, który praktykuje te 30% rodzin, praktykowało 40 albo 50% rodzin, to tak naprawdę w Polsce nie byłoby kryzysu demograficznego. Gdyby wszyscy żyli tak jak ta mniejszość, to w Polsce tego kryzysu demograficznego by nie było. Tylko na czym
mamy do czynienia z państwem relatywistycznym, z państwem, które mówi, że chce być neutralne. Ktoś ma piątkę dzieci, jego wybór, jego sprawa. Ktoś w ogóle nie chce mieć dzieci, szanujemy to. To ich prawo, żyjemy w państwie wolnym. Pluralizm, można tak, można siak. Nie, no tak, proszę państwa, są decyzje, które człowiek w sposób skuteczny może podjąć tylko sam. Jak się ma dzieci, no to może na przykład dzieci na siłę wysłać do szkoły, ale jak się nie chcą uczyć, to się nie nauczą. Człowiek chęć do nauki musi wzbudzić w sobie sam. Młodzi ludzie chęć do wychowania dzieci, do zaangażowania w ich wychowanie, taką rzeczywistą solidarność, miłość rodzicielską, muszą sobie wzbudzić sami. Tego się, proszę państwa, tego za nich społeczeństwo, państwo nie zrobi. Ale państwo rozumiane szeroko, rozumiane, proszę państwa, tak w sposób zachodni, grecki, klasyczny, jako civitas, to znaczy my wszyscy działający poprzez nasze instytucje, opinia publiczna działająca przez swoje instytucje, czyli krótko mówiąc, my wszyscy, kiedy poprzez instytucje podejmujemy decyzje, my nie możemy być obojętni czy neutralni w stosunku do tego, czy jest dobrze, jeżeli Polacy zakładają rodziny, czy jak nie chcą zakładać rodzin, czy jest dobrze, jak mają dzieci, czy wtedy, kiedy nie mają dzieci. Tutaj państwo nie może być neutralne. Szkoła, oczywiście w sposób uwzględniający inteligencję dzieci, kulturę masową, no z którą musi polemizować też i tak dalej, no nie w sposób jakiś natrętny czy nachalny, ale w sposób inteligentny, ale mądry i zdecydowany. No musi stać po stronie wartości rodzinnej. Niestety, proszę państwa, kiedy mówię, zyskaliśmy szansę budowania własnego państwa. Przyszła wolność. Dla wielu z nas, którzy o tę wolność walczyli, to była gorzka wolność. Trudno to inaczej nazwać. To była gorzka wolność. Ja pamiętam takie spotkanie publiczne w jednym z liceów, akurat na drugim końcu Polski, w Zagłębiu, w Sosnowcu, gdzie, proszę państwa, rozmawiamy o wychowaniu. To były chyba czasy rządu Olszewskiego albo rządu premier Suchockiej. Rozmawiamy o wychowaniu. Jak się to często na tych spotkaniach młody człowiek zaczyna tam atakować Kościół, religię i tak dalej. Ja mówię, no, że rozumiem, no, że on ma inne stanowisko, no, ale chyba zgodzimy się, że pewne wartości w życiu człowieka są potrzebne. No, wy jesteście teraz w fazie wychowania. Szkoła to nie jest miejsce, gdzie na przykład, tak jak niektórzy mają pomysły, powinien nie stać dystrybutor z prezerwatywami. I w tym momencie kończy się rozmowa z uczniami, a odzywa się pani profesor. A dlaczego nie? A dlaczego nie? I proszę państwa, od tamtej pory sytuacja w ten sposób wygląda, że nauczyciel, tak jak moja żona, chce wychowywać, no to wychowuje. Ale chce kwestionować wartości klasyczne, to kwestionuje. Jak chcemy, żeby tak naprawdę sytuacja rodzin wyglądała w Polsce dobrze, to się nie możemy na to zgadzać. Tak jak na przykład na pornografizację kultury masowej. Jak państwo wiecie, ja przez 6 lat pracowałem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w mniejszości. Walczyłem z tym, widziałem ludzi, którzy to popierają. Proszę państwa, i trzeba powiedzieć jedno, zdecydowanie, że na przykład ta pornografizacja kultury masowej wcale nie uderza tylko w młodzież. Ona uderza w młodego mężczyznę, który założy rodzinę, uderza w jego rodzinę, uderza w trwałość tej rodziny, w młodych ludzi, bo kształtuje wyobraźnię, a raczej mówiąc konkretnie rujnuje wyobraźnię. I proszę państwa, tak naprawdę, jeżeli chcemy działać czy popierać sprawy rodziny, to musimy zdać sobie z tego sprawę, że w Polsce pluralizm, owszem, on jest wartością, kiedy mogę krytykować rząd. Nie jest wartością, że jest wielu tych, którzy rząd popierają, ale możemy też ten rząd krytykować. To jest wartość. Dlatego, że prawo zajęcia stanowiska wobec władzy publicznej we własnym państwie to jest ta wielka wartość. Ale jest też ten pluralizm faktyczny, który jest nie tyle wartością, co stanem faktycznym. Ten, o którym mówię. Jest te 30% rodzin, które dają Polsce 70% dzieci. No i są różne postawy poza tym, które jest te 70%, gdzie są różne postawy, ale gdzie rodzi się tylko 30% dzieci. I teraz, jeżeli chcemy, żeby sytuacja rodziny w Polsce wyglądała dobrze, żeby rodzinny styl życia był z tym stylem życia, który jest szanowany, akceptowany, którego młodzi ludzie się nie boją, który jest dla nich szansą, dzięki której mogą się dowiedzieć, że rodzina to jest miejsce, gdzie jest szczęście, że miłość nie jest przeciwieństwem
małżeństwem. Wręcz przeciwnie, tak naprawdę tylko udane małżeństwo jest szansą na trwałą miłość. Jeżeli chcemy tego, to musimy stanąć po stronie tej Polski, która żyje. Po stronie tej Polski, która ma rodziny, ma dzieci, chce, żeby to były rodziny trwałe, chce mieć dzieci. I stanąć po ich stronie, to znaczy dokonać i tego wyboru moralnego na planie kultury masowej, walki z demoralizacją i tak dalej, ale również tego wyboru materialnego. Tego wyboru materialnego, jeżeli chodzi o zmniejszenie podatków dla rodzin, co jest najważniejsze. O uruchomienie dopiero po tym zmniejszeniu, czy równocześnie z tym zmniejszeniem, ale to zmniejszenie jest absolutnym wstępem. To jest uruchomienie rzeczywistych instrumentów polityki prorodzinnej i wtedy będziemy mogli mówić o przyszłości. Dzisiaj, proszę Państwa, w sytuacji kryzysu rodziny przyszłość Polski jest bardzo poważna i zagrożona. Zagrożona to mało powiedzieć, ona jest zagrożona kryzysem demograficznym od wielu lat. Bo kryzys demograficzny trwa od wielu lat. Dzisiaj my jesteśmy w sytuacji, gdzie 10 młodych Polaków w wieku rodzicielskim, 10 młodych Polek, ma, na nich przypada 12 dzieci. Na 20 młodych ludzi w wieku rodzicielskim przypada tylko 12 dzieci. Ten kryzys demograficzny trwa od co najmniej kilkunastu lat. Natomiast my się zbliżamy do krawędzi katastrofy demograficznej. I możemy jeszcze z niej zawrócić. Możemy zawrócić przed tą krawędzią, zatrzymać się i zawrócić. Tylko warunkiem zasadniczym jest to, że państwo stanie po stronie tej ogromnej rzeszy Polaków, tych rodzin, które mają dzieci, które cenią wartości rodzinne i tak dalej, i że państwo będzie chciało wspierać ten styl życia, no, w Bogu nadzieja, że ludzie będą chcieli go podjąć i że to, co dzisiaj jest stylem życia 30% Polaków, będzie tak naprawdę stylem życia 40-50-60%. No i wtedy Polska tak naprawdę odzyska perspektywę przyszłości.